Hej! Witam w ulubionym programie Polek i Polaków, Przegląd Ligowy, jak co poniedziałek. Wiem, że może nie wyglądam najlepiej, ale zapewne wy też się nawpieprzaliście przez święta, więc musicie mi to w tym wypadku wybaczyć. Kochani, bez zbędnego przedłużania, żeby te odcinki były jak najkrótsze, żebyście mieli jak najlepszą pigułkę, od razu przenosimy się do tematu oczywiście VCT, mm, Masters z Reykjaviku. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, no to byliśmy jeszcze przed fazą pocharową, tutaj jeżeli chodzi o to, co się jeszcze wydarzyło w grupach, no to raczej każdy śledzi. Darix, Zeta, te zespoły awansowały. Nie Fnatic, nie NiP, tylko właśnie dwa zespoły z Azji. No i Team Liquid oraz Optic. Te dwie drużyny awansowały z grupy B, choć wydawało się, że Xerxes być może będzie w stanie walnąć nawet Team Liquid w tym konkretnym spotkaniu, no to jednak finalnie po dogrywkach na Ascencie to z i spółkę awansowali tylko po to zresztą, żeby odpaść po dwóch meczach, bo najpierw dostali z Loud Później dostali, no, dość sensacyjnie wydaje mi się, z Zeta Division. Jeżeli chodzi o sensacje, o rzeczy, których może ktoś się nie spodziewał, Loud wygrał wczoraj z g i to wygrało zdecydowanie. To nie było tak, że to było bliskie spotkanie, po prostu Loud grało lepiej. Do tego Optic Gaming wygrało z DRX. No, Optic Gaming, które na razie, nie chcę powiedzieć, że szczęśliwie, ale troszeczkę jednak, no, Wiecie, wyszarpuje gdzieś te zwycięstwa, i ja odnoszę takie wrażenie, bo Przede wszystkim z Guard wydaje mi się, że Guard bardzo mocno strolowało sobie mapę Fracture Która została oddana Ten mecz z DRX, no przede wszystkim DRX grało słabo DRX zagrało chyba najsłabsze swoje spotkanie szczerze mówiąc na tym turnieju No ale na pewno te Guard i Team Liquid tutaj które odpadają, w ogóle, jako pierwsze zespoły w playoffach. No, myślę, że tego absolutnie nikt się nie spodziewał. Degart, Team Liquid, siódme, ósme miejsce. No, duży, duży zawód, myślę, w kontekście obu tych formacji. Nie miałem oczekiwań co do Fnatic, ale no już do Team Liquid, które przyjechało jednak w swoim docelowym składzie. przypomnimy te oczekiwania miałem. No i dziś spotkania, które, po których pożegnamy kolejne ekipy: DRX Zeta, g Paper Rex. Zapraszam oczywiście od godziny 19 na Watchparty na Twitch .tv, TV Mam nadzieję, że się zobaczymy. Później czeka nas przerwa w turnieju, wiadomo. Później mecz Loud zoptic tutaj. Ja przynajmniej stawiam DRX kontra G2, też mecz eliminacyjny, a myślałem, że to może być spotkanie, które zobaczymy dopiero w finale. Więc no, takie, a nie inne rezultaty. Jak na razie dziwne opinie się pojawiają wśród niektórych, że najlepszy turniej w historii międzykontynentalnej, moim zdaniem jest najgorszy poziom, naprawdę jest momentami piekielnie słaby i choć niektóre mecze dobrze się ogląda, no to... Jeżeli oczekujesz czegoś więcej niż po prostu latania i dawania headów, no to mówmy się, że nie ma szału. Ale może już zostawmy ten temat. Jeżeli chodzi jeszcze o ligi, to wiemy, że Trzebendrzeccy wystartują 13 maja. Też yy, informacja z ostatniego tygodnia, plus yy, w środę, czyli 20 20 20 kwietnia powiemy wam kiedy startuje nowy sezon Valorant United więc też mam nadzieję że będziecie zainteresowani i oczywiście na socialkach tego się dowiecie. Ale przejdźmy już do transferów, bo na pewno to interesuje również bardzo dużo ludzi. Heretics pod Pisze Snika. To już jest pewnie, jak myślałem, mówiąc, że dziś, czyli w poniedziałek, będzie oficjalka. Cały czas yy, takowej oficjalki nie widziałem, więc yy, nie wiem, czemu to się opóźnia. Choć mam swoje podejrzenia, być może chodzi o pewien incydent fotograficzny, no ale. Yy, w każdym razie, sneak jako to ostatnie ogniwo. Lowell, Kellogg, Grubinio, Poppy Fresh. Sneak, tak będzie wyglądać wyjściowa piątka Heretics. Ja jestem na tak. Wydaje mi się, że ten skład naprawdę legitnie może powalczyć o jakieś e, fajne cele. Więc e, na pewno cieszę, że kolejnego Polaka puszczamy do Hiszpanii. Najpewniej no nie ostatniego. O czym gdzieś opowiem Wam, e, pewnie troszeczkę. Później. Także to jest pierwsza informacja, którą tutaj chciałem się z nami podzielić. Kolejna informacja to jest przebudowa Teamu Finest. Wiemy, że potencjalnie zostanie e, tylko rezydent w tej izraelskiej formacji. O czym zresztą porozmawiamy za chwileczkę więcej. Halo napisał, że e, Team Finest jest zainteresowany zakontraktowaniem Dreamasa oraz Miki Boya. E, Czekajcie, tutaj do mnie dzwonił, kochana? Oddzwonię za chwileczkę. Dreamas prawdopodobnie z tego, co słyszałem, znajdzie się rzeczywiście w tej formacji. Co do Miki Boya, nie mam. Szczerze mówiąc, mocnych przemyśleń na ten temat ani mocnych informacji. E, aczkolwiek mogę wam powiedzieć, że Miki Boy nie zagra w Vitality. Jak mówiłem jeszcze przed tygodniem, sprawa z Vitality się troszkę pokomplikowała również przez to, że Vitality nie chce opuścić VRL e, francuskiego. E, potencjalnie przy zakontraktowaniu Miki Boya myśleliśmy nawet o ich przenosinach do Ista, ewentualnie gdzieś o. Lidze Polaris, aczkolwiek no tutaj wszystko wskazuje na to, że po prostu zostaną w lidze francuskiej. Napiszę tutaj SMS a żeby się nie martwiła, że żyje. Więc, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o Miki Boya, który no, był bardzo blisko tego Vitality. Z tego co gdzieś się mówiło, no to był pierwszym wyborem na rolę inicjatora. E, no ale finalnie w Vitality na pewno gdzieś tutaj się nie znajdzie czy dołączy do timu finest? szczerze mówiąc nie wiem jak to wygląda pod kątem oferty tryoutów. on na pewno gdzieś cały czas jest na tryoutach w różnych formacjach generalnie. I jeszcze na takie mocne stanowiska względem jego przyszłości musimy poczekać. Kolejny news, który też łączy się troszkę z tym Team Finest, czyli Alive i Foxy, którzy mieliby zamienić kolejno Finest i Kessel na Excel. Mieliby dołączyć do mojej Patitka i Chiwały, właśnie w tej formacji. Ciekawe transfery, które moim zdaniem mogą wnieść dużo świeżości do ekipy Patitka. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten skład naprawdę może być nawet mocniejszy niż, niż to, co oglądaliśmy w pierwszym sezonie Polaris, gdzie Excel wygrało. Foxy jako ingame leader w miejsce Ozziego to może być naprawdę całkiem ciekawy, ciekawy ruch. Tak to wygląda. Tutaj kolejna informacja o movie Star Riders, również od FRS-a. Stanley oraz Fizzy mają być tymi zawodnikami, którzy są blisko angażu w Movie Star Riders. I tak, o, o Fizzim na pewno słyszałem, że, że to już jest praktycznie deal done. O Stanley nie słyszałem dużo, ale zakładam, że to też jest prawda. No i tutaj jest też wzmianka o tym, że mówiąc, Riders byłoby zainteresowane zakontaktowaniem Davida P. Mam to w nosie, szczerze mówiąc. Bardziej interesuje mnie to, co jest napisane tutaj, czyli że na pozycji duelisty testowanych jest dwóch Polaków. Psycho oraz Ksus są bezpośrednimi. Mm, Kontrkandydatami nazwijmy to na pozycję duelisty w Movistar Riders, więc to na pewno jest również gdzieś bardzo ciekawa kwestia. Słyszałem rzeczywiście o Oksusie, że w ogóle Movistar to nie jest chyba jedyna hiszpańska formacja, w której, w której ma testy. Mówiło się też coś o Case, aczkolwiek nie wiem, czy to rzeczywiście jest w jakikolwiek sposób prawdziwe. No, ale wydaje mi się, że taki skład z Fizzim, ze Stanleyem, no ten David Pi tak mocno mnie tutaj zastanawia, przyznam szczerze, ale. E, tu w ogóle jest napisał, ok, bro. E, Ciekawie byłoby zobaczyć na pewno, czy to Susa, czy to Psycho w takim, w takim międzynarodowym, e, gdzieś tutaj, miksie. Kolejny news to, że jest deal done, Bonkolt idzie do Vitality, VAC idzie do Ascent. No i rzeczywiście tutaj e, chyba nic pod tym kątem się. Nie zmienia tutaj. E, jest też od Lembo News o tym, że DeepMans jest testowany wciąż w. News wczoraj, że DeepMans wciąż jest testowany w. Vitality, nie, DeepMans już generalnie nie jest testowany w Vitality i też Shimply już nie jest testowany w Vitality z tego co udało mi się gdzieś ustalić, mimo tego, że pojawiło się sporo. Tansy, które w ogóle napisał? Gotta check your sources, Pendejo. No i to rzeczywiście troszkę tutaj tak to wygląda, że DeepMans już od kilku dni zdaje się nie jest w ogóle przemierzany w żaden sposób do. Vitality, ale Bonecold, i te angaże wydają się e, praktycznie pewne, że tutaj ta dwójka e, zostanie podpisana sender Bad G, e, To jest ten core jak na razie. E, no i co będzie dalej, no to już e, gdzieś tam się e, zakładam, okaże. E, ciężko powiedzieć na razie, czy, czy gdzieś e, jest szansa na. E, jakiegoś zawodnika z poza Francji, gdzieś tam pojawiały się jakieś doniesienia chyba też z tego co pamiętam o Natanie, którego mogliśmy poznać w VRL East, być może on też dołączy do tej ekipy, no ale jeszcze gdzieś tam na finalne wyniki tych testów trzeba poczekać. Tutaj też nios o tym, że już ma być praktycznie bardzo blisko do pięcia. Transferu Monstera do Ascent i Kilesa do Giants. No, z tego co wiem, to oczywiście tak, chociaż Monster mi odpisał, że e, na razie Metin I, i tak to będzie wyglądać. E, z cyklu z kolei. Transferów, które nie dojdą do skutku. Ostatnio głośno było o tym, że w ostatnim tygodniu głośno było o tym, że Bleed, czyli ta organizacja z Singapuru, w której gra między innymi PYF, zgłosiła się po Ardisa. Zgłosiła się po Ardisa, aczkolwiek Ardis bardzo mocną zaporówkę walną, bo 150 tysięcy samego to to, to to już jest jakby po stronie FPX do tego. Eee, Ardis, który powiedział, że OK, on pójdzie gra do Singapuru, jeżeli Bleed opłaci 150 tysięcy dolarów payoutu dla FPX, jeżeli zapłacą mu 250 tysięcy dolarów w rok w, w ramach pensji roczny kontrakt yy, i do tego 250 tysięcy za samo podpisanie kontraktu, więc łącznie transakcja. Wynosiłaby 65 tysięcy dolarów. No, powiem tak, z jednej strony rozumiem, też bym dał zaporówkę, jakbym miał iść na emeryturę do Singapuru. No, ale z drugiej strony, te kwoty są oczywiście kosmiczne i nie było raczej szansy na to, żeby ktokolwiek je, je spełnił. No, chyba, że, nie wiem, zgłosiłoby się jakieś Evil Geniuses, 100 Thieves. Zakładam, że potencjalnie również Team Liquid albo. Albo ktoś w rodzaju, no nie wiem, kto jeszcze mógłby ewentualnie to być. No jakaś duża amerykańska organizacja TSM, być może Sentinels, ale raczej nie Bleed esports. To w ramach ciekawostki teraz w ramach kolejnej informacji Carmine Corp wreszcie finalnie wchodzi w Valoranta Newzera, Mike, Takas, Shin tak będzie wyglądał roster Carmine Corp, nie wiem jeszcze kto będzie piąty, PM i Zejsz to będzie dwójka e, trenerów. Na pewno spory boost dla ligi francuskiej, która zainwestowała mnóstwo pieniędzy w to, żeby liga była fajna, ale sam poziom sportowy nie dowiózł plus, myślę, że również poziom Medialności pierwszego sezonu vrl francuskiego był dużo, dużo, dużo poniżej oczekiwań. Tak jak oczywiście, nie, my na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej nastawialiśmy się na bardzo, e, bardzo, bardzo organiczny rozwój na poziomie VRC, bo oczywiście VRL-em ja się nie zajmuje. O tyle we Francji mnóstwo kasy zostało wpompowane z bomby. Same daje kosztowały bodajże 100 tysięcy, 150 tysięcy euro. No a co z tego wyszło, no to. To wiemy, tak. W VCT Promotion Sector 1 też poradziło sobie tragicznie i nic dziwnego, że no na pewno cieszą się bardzo mocno gdzieś tutaj wszyscy z tego, że jest ten powrót tutaj zawodników w sensie powrót, angaż Carmen Corb właśnie w. E, gdzieś ligę francuską. E, Purest e, razem z Buchuglandem Glandem i z Georgem Gedesem informują o tym, że Sentinels brakuje bez ZOMP'sa. Bardzo ważna informacja z oceanu, a ważna, no w dużej mierze nie tylko dlatego, że to Sentinels, ale też przez to, że Sinatra ma być jednym z potencjalnych kandydatów na zastąpienie e, właśnie ZOMP'sa w wyjściowym składzie amerykańskiej organizacji i ja mam mieszane uczucia. Ja na pewno nie jestem z tego obozu, który mega się cieszy. Jej, Sinatra, wróciłeś! Bardzo tęskniłem. No nie, to, to nie ja, ale też nie jestem z obozu tych, którzy mówią, którzy całkowicie gdzieś jakby wyrokują na temat Sinatry i tak dalej. Jakby znam Riot Games, wiem, że bardzo poważnie biorą sobie tematy. Właśnie takie jak tutaj, czyli potencjalne, potencjalny gwałt, no nie, będziemy, nie będziemy szukać eufemizmów i no, wydaje mi się, że gdyby były wystarczające dowody, żeby uznać Sinatrę za, za winnego, no to nigdy on by już nie zagrał w, na profesjonalnej scenie. Mam naprawdę bardzo, ale to bardzo mieszane uczucia. Ciężko mi, ciężko mi zabrać głos jeszcze tak jednostronnie, na pewno no byłoby to ciekawe, jakby sama jego postać, jego powrót, to byłoby ciekawe, czy on by się w ogóle odnalazł w tych nowożytnych, walorantowych realiach, ale no tak jak mówię, cały czas jest też trwa ta drama e, i tak dalej, cały czas jego była dziewczyna. Zabiera głos. Pojawiają się nowe statementy o Trout Games, które też potwierdziło, że on będzie musiał przejść, nie wiem, jak to, no taki trening, trening w cudzysłowie, takie bardziej szkolenie. No, chcą się upewnić, że on jednak wyciągnie wnioski, wyciągnie lekcje, że będzie gotowy funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Będzie zdał sobie sprawę z konsekwencji poszczególnych czynów i tak dalej. Śliski temat, bardzo śliski temat, przyznam szczerze i, i nie umiem, nie umiem jednoznacznie się wypowiedzieć, swoją drogą nie mam tu otwartej karty, ale ten widok przypomniał mi, że jest jeszcze jeden temat do omówienia, Fnatic benchuje Magnuma, taką informację przekazał George Geddes i powiem szczerze, naprawdę, naprawdę nie rozumiem, nie mam pojęcia, Jaki proces myślowy, jaki proces decyzyjny za tym stoi. Jeżeli to się okaże prawdziwe, no to będzie to jeden z największych idiotyzmów, jakie widziałem chyba. No chyba, że to jest nie wiem, spowodowane jakimiś problemami osobistymi. Jeszcze niech Fnatic przywróci Brave'a, to będzie to już w ogóle jakiś totalny kretynizm i... I, i nie, wiem, nie, nie wiem, nie będę wiedział co o tym... Co o tym powiedzieć szczerze mówiąc. A propos Kretynów, Kribon eh, dostał bana na, na dwa miesiące, lepiej później niż wcale, bo oczywiście koleś jest totalnym odklejęcem od samego początku gry jaką jest eh, Valorant. No bezpośrednim takim eh, bodźcem, tym razem do zbanowania go eh, jest ta I'm sytuacja.

Poświęcone zostały konsekwencje. Tutaj jest też informacja o tym, że e, na, na swoim streamie on nazywał e, Karagi Horny Beach. E, tak. E, no generalnie, jak ktoś się zachowuje tak względem kobiet w grach komputerowych, czy w ogóle względem kobiet, no to nie wiem, jebnijcie głową o ścianę, bo teraz, że ewidentnie nie jesteście gotowi do życia w społeczeństwie. Dwa, że y, no jesteście po prostu dziwni, fuj dziwni. Więc, y, no tak, nie mogło tego zabraknąć w przeglądzie ligowym. Y, mam nadzieję, że to będzie już całkowite zakończenie kariery tego gościa, kariery. Karierę to ma, nie wiem, y, Tens, a nie? nie jakiś Kribon, ale no, mam nadzieję, że już po prostu tego gościa nie zobaczymy y, nigdzie, że tak powiem. Y, Okej, okay, i y, Teraz jeszcze szybki przegląd gdzieś tego, wszystkiego, co się dzieje tutaj, właśnie w ramach tych plotek transferowych, czy coś ominęliśmy? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj jest wszystko jednak dość klarowne. Mickey Boy do Team Finance, no, tak jak mówię, to jest być może nawet mniej niż Possible. Um, czy coś tu jeszcze jest takiego ciekawego, wartego naszej uwagi? Moi drodzy, no ten Stardom Alliance, też rozmawialiśmy ostatnio. Wydaje mi się, że nic takiego wartego uwagi się nie pojawiło. Dipans z Vitality też nie wydarzy. To, to status będzie X, to mogę powiedzieć. No i tak, naprawdę to, to tyle, chyba jeżeli dzisiaj chodzi o przegląd ligowy. Jest godzina 17:50, ja szybko robię, dodaję intro, outro, renderuję, wrzucam na YouTube i o 18:30 zaczynamy przegląd ligowy na Twitchu też w formie. Extended powiedzmy. No i o 19 zaczynamy z pierwszym dzisiejszym meszem na Watch Party, czyli DRX versus Zeta. Zapraszam tutaj na Twitch TV, TerpGG TV. Hello! A no i subaebniczy.